książę z bajki. Spotykam księcia z bajki. No. Rozumiesz? Rozumiem. Co rozumiesz? Że spotykam kogoś, kto jest w moim ideale. Kiedy go spotykasz? Gdzie go spotykasz? Na festiwalu filmowym. Na festiwalu, okej. Okay. Znaczy szykowałaś się na księcia z bajki, tak? Jak szłaś na festiwal, przygotowałaś się na księcia z bajki, włożyłaś ten i spotkałaś księcia z bajki, tak? Tak. Kochana, to nie jest książę z bajki. Książę z bajki to jest ktoś, kogo spotkasz przypadkowo. Jedziesz sobie samochodem, złapałeś gumę, wymieniasz koło, jesteś upaprana po łokcie, zatrzymuje się jakiś ten książę z bajki i ewentualnie chce ci pomóc. A ty jesteś umazana i w tym momencie masz odegrać księżniczkę. Książę z bajki nie pojawi ci się na umówione spotkanie. Książę z bajki się pojawia w swoim życiu, nieraz ci się pojawia znienacka. I teraz w tym momencie ty masz zagrać rolę księżniczki. Czyli masz być przygotowana na księcia z bajki w każdym momencie. Boli cię brzuch, masz rozwolnienie, biegniesz do apteki po nospę. Tak? Biegniesz, stoisz w kolejce, kolejka długa, ty już nie możesz wytrzymać, przebierasz nogami, a tu za tobą staje książę z bajki. I co teraz? Mówisz, no nie, książę z bajki pojawił się nie w tym momencie, mówisz, Matko Bosko, Częstochowsko, nie w tym momencie miał być książę z bajki, a nie w tym momencie, jak ja będę przygotowana, tak? No nie, muszę co? Wtedy właśnie po prostu kupić nospę. Nie, wtedy masz improwizować. Pojawił się i książę z bajki, improwizacja. To, co jest wspaniałego w tym, w życiu, twoim, nie twoim, to jest zdolność do improwizacji, że nie w momencie, kiedy oczekujesz, bo jak oczekujesz, to sobie przygotowałaś tekst. Widzisz, jak facet ci podrywają? Idzie na dyskotekę, ma wyuczony tekst i podrywa. I co dostaje? Zlewkę. No, bo ona jest też przygotowana, ona też przyszła z wyuczoną zlewką. No. I zawsze zapamiętaj sobie raz na zawsze do końca twoich dni. Zawsze to prawo jest znane od tysięcy lat. Zawsze riposta jest silniejsza. Przychodzi książę z bajki i się pyta, a co? Może chciałabym być księżniczką? Olał cię i teraz twoja riposta ma być silniejsza. Na tą ripostę on już nie ma odpowiedzi. Rozumiesz? Kontra jest silniejsza. I to sobie zapamiętaj. Masz być zawsze gotowa na kontrę. A nie czekać na to, że Matka Boska przyśle ci maharadżę wtedy, kiedy będziesz przygotowana. Nie! Pojawił się maharadża, który ci pomaga wyjąć rower z bagażnika. I w tym momencie, jak on trzyma ten rower w rękach, ma ręce zajęte, to jest to ten właściwy moment, kiedy ty masz wolne ręce, łapiesz się za głowę, że Matko Boska, cokolwiek, potykasz się, przewracasz, nogę mu podstawiasz, niech się rozbije głową ten rower, żebyś mogła się nim zaopiekować. I to jest odpowiedź na twoje następne pytanie. Czy kobieta ma czekać, aż on co zrobi? Nie, ona sama ma zaingerować. Ona ma sprowokować los. Ona ma podstawić mu nogę. Ona ma mu wsypać do rosołu gorzkiej soli, żeby miał rozwolnienie. Żeby został godzinę dłużej z nią. No. Już? Już.